Cześć kochani, witajcie w kolejnym dniu Vlogmasu. Dzisiaj zapraszam Was na wielki haul zakupowy. Będą to ubrania z firmy Joins. Wybrałam parę rzeczy, które mogą Was zainteresować. Mierzymy to sobie wszystko i ocenimy, czy rzeczywiście nadają się. Te ubrania głównie tutaj jest odzież wierzchnia. Więc od razu chciałam Wam powiedzieć, żebyście mogli się przygotować na to. Szukałam ubrań na tej stronie, to nie mogłam się zdecydować. Tak mi się wiele rzeczy podobało, jeżeli chodzi o jakieś kożuszki, płaszcze, kurtki. Także sobie zaraz to wszystko otworzymy i się przekonamy. Przekonamy się, co się nadaje, co się nie nadaje. Oczywiście wszystkie linki Wam zostawię pod spodem. I działamy. Futra, miski i tak dalej, i tak dalej. Pytacie się mnie często, czy długo czekam na przesyłkę. Bardzo szybko mi ta przesyłka przychodzi zawsze. To jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym czekała jakoś tak dłużej. Jest tutaj dość sporo miśków, tak jak Wam wspomniałam. Pierwszy z nich to taki niebieski, bo w ogóle ten kolor mi się ostatnio bardzo podoba. To jest rozmiar XS. I zobaczymy, bo często właśnie te rozmiary są dość istotne dla Was, jak to wygląda. To jest taki, powiedziałabym, bardziej kardigan. Ja teraz mam w sumie może taki sweter i bluzkę z długim rękawem. Może być kardiganem, może być płaszczykiem, ma kieszenie. No taka fajna, przejściowa kurteczka, więc to mi się podoba. Jest bardzo miłe w dotyku, no i ma ładny kolor, no i ceny też są bardzo przyjemne tam. Następnie to jest coś, co mi się bardzo spodobało. To jest chyba to granatowe. Mi się spodobało od razu i dodam to do koszyka jako pierwsze, bo ja uwielbiam granat i wydaje mi się, że to jest dość rozrywany model, dlatego że już nie było esek. Może coś tam dołożyli, więc zostawię Wam linka, jak będziecie zainteresowani. Bardzo mi się ten kolor podoba, bo to jest taki granatowy z niebieskim. Też ma kieszonki i to już ma guziczki. To może być jako oczywiście taki misiek, kardigan, kurteczka nawet. No może nie na jakąś srogą zimę, ale kolor jest rzeczywiście świetny. Te guziki też bardzo fajnie wyglądają. I taki no, do wszystkiego bym powiedziała. Bardzo ładny kolor. Superowski. No i wygodny, mięciutki, całkiem spoko. Te ceny są bardzo przyjemne, zajrzyjcie tam sobie. Kolejny misiek, brudny róż. O, ja lubię ten kolor, dobrze się w tym kolorze czuję i to jest znowu też taki misiek typu krótka kurtka, takie futerko, ale te rzeczy w ogóle są bardzo cienkie i on ma już trochę inny krój, ma też trochę inny materiał. Jest taki bardziej, można powiedzieć, misiek, a to takie futerko. I one były w różnych kolorach, ciemnozielony, czarny, beżowy i brudny róż właśnie. Mi się ten brudny róż spodobał. Są też futra, jakieś płaszcze i tak dalej. Ja byłam zainteresowana stricte tymi miśkami, bo też chciałam wziąć dla mojej przyjaciółki tylko jednego miśka i dla mojej siostry. Piękny kolor. Zobaczcie, jak fajnie współgra z tym antrycytowym. Bardzo mi się podoba. Jezu, jakie to jest wygodne i mięciutkie, matko. I kołnierz. To już zdecydowanie jest jak kurtka. Można spokojnie w tym wyjść. No, może na taką srogą zimę to nie do końca, chyba że założymy gruby sweter. Albo jakąś cienką kurtkę. Taką kurtkę, wiecie co, z puchową, taką cieniutką. Ale wygląda to bardzo ładnie, do jeansów właśnie, to połączenie kolorów myślę, że tutaj wygrywa absolutnie. No i ma guziki, bo nie każdy ten misiek, zresztą jak sam widzicie, ma guziki. Jestem, kochani, zjadłam sobie ten sweterek, żeby łatwiej było Wam ocenić, jak to wygląda. Kolejny misiek to jest identyczny, tylko już taki brązowy, kawa z mlekiem, dokładnie taki sam jak ten brudny róż. Te guziki są fajne, to jest naprawdę nieźle wykonane, muszę powiedzieć. Tylko że nie ma podszewki, tak jak mówię. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej z takich sportowych rzeczy, te miśki, bo są futra, które futra już są bardziej eleganckie. Natomiast te miśki, mi zależało na tym, żeby one były takie na szybko, żeby wyjść. I ja lubię bardzo takie miśki, zresztą wiecie, że mam dość sporo w szafie. Zapnę go sobie, żeby Wam zaprezentować. No też ma kieszenie, można tutaj sobie trochę poszaleć, jeżeli chodzi o kołnierz, bo można to wywinąć.
tak jak mieliśmy przed chwilą w przypadku tego różowego, ale można też właśnie tak go nosić, jak macie ochotę, jak lubicie, jakiś szalik. No dla mnie to jest akurat super wygodna sprawa, żeby tak właśnie wyskoczyć, żeby coś pozałatwiać i wygląda się po prostu schludniej o wiele. Bardzo to jest milutkie. Piękne kolory. No te są mega. Granat. No i jedyna rzecz, której się obawiam, to to, że się będzie pylić ten granat, bo raczej już na pewno to widzę. Kolejny misiek to taki czarny. On już jest dłuższy. Też było bardzo dużo kolorów. Był zielony, jasny, różowy, ale nie taki brudny róż, tylko bardziej pudrowy, różowy, biały, więc dość sporo. On nie ma też podszewki, ale jest trochę dłuższy i raczej na pewno będzie się pylić, czego ja bardzo nie lubię. Akurat jeżeli chodzi o to pylenie się. Przymierzymy. Ja mam rozmiar XS i muszę Wam powiedzieć, że te rozmiary wypadają całkiem ok, tak adekwatnie. Kiedyś był problem z tymi rozmiarami, bo na przykład sukienki były trochę za krótkie, teraz już jest całkiem ok. Bardzo dopasowane, to już nie jest takie oversize'owe, więc mi się podoba. Jedyna rzecz to jest taka, że nie ma niestety guzika, więc jeżeli będziecie mieli ochotę, to możecie sobie taki jeden guziczek przyszyć, ale ja uważam, że to wygląda całkiem fajnie, jak to nie jest zapięte. Ale oczywiście co kto lubi, tutaj można sobie naprawdę fajnie to wystylizować i wcale nie tylko do takich sportowych rzeczy, bo to można założyć spokojnie do jakiejś sukienki bez problemu, do kozaków, czy nawet do jeansy kozaki i biała koszulka, to już teraz fajnie wygląda. Ma kieszenie, bardzo miłe w dotyku, tylko że tutaj możecie zauważyć pyłek. Generalnie prawda jest też taka, że jak wypierzemy po pierwszym razie te rzeczy, to jest lepiej. Też ważna informacja jest taka, że tutaj nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby Wam wypadały te kłaczki, ponieważ to jest wszystko z takiego materiału, takiego miśka, który ewentualnie, znaczy to się na pewno nie będzie pliło, ja mam tylko obiekcję co do tego granatu i czarnego, ale generalnie to nigdy nie wypada. Tak jak na przykład ten płaszcz z Zary, który mam, on świetnie mi się sprawdza. Natomiast na początku te kłaki wychodziły. Dopiero jak go wyprałam, to już było super i rzeczywiście nic mi się z nim nie dzieje. Można sobie nawet takim paskiem to przewiązać i ruszyć w miasto. Przemierzamy teraz kolejną rzecz. A, będzie to coś białego. Użyć nożyczek. To jest wszystko tak zapakowane próżniowo, żeby się zmieściło w tej torbie. Biały misiek. Białego miśka chciałam już mieć od bardzo długiego czasu, ale jakoś nic mi się nie podobało i stwierdziłam, że spróbuję od nich. To jest misiek taki krótszy niż ten czarny, z guzikami już, tylko że te guziki są schowane, to są takie jety. Ma podszewkę, więc to już jest taki bardziej luksusowy, że tak powiem, produkt u nich, bo te rzeczy nie są dziewczyny drogie i ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że to nie jest jakaś high streetowa firma, bo są to chińskie produkty, ale czasami naprawdę z tych chińskich sklepów można coś fajnego znaleźć. Ja na przykład nie mam problemu z tym, żeby połączyć coś z chińskim sklepu, z chińskiego sklepu z jakąś, nie wiem, luksusową rzeczą albo droższą, albo nie wiem, z jakiejś sieciówki, bo to nie zawsze wcale tak wygląda źle. Naprawdę to wystarczy to wystylizować. Więc ten biały jest fajny, on jest w bardzo dobrej cenie. Przeglądałam w tych sieciówkach, to te miśki białe kosztowały coś około 300-350, a te są o wiele tańsze. I tutaj można sobie to trochę podwinąć, jak lubicie. Na przykład moja mama bardzo lubi tak sobie delikatnie podwijać, na taki nawet polar. Zmierzymy sobie tego białego miśka, bo on moim zdaniem będzie bardzo dobrze wyglądał do takich beżowych butów, takich aksów na przykład, do jeansów. Biały golf albo biały sweter. Z tym białym kolorem jest różnie, bo nie każdemu jest dobrze w takim białym miśku. Lubię białe golfy, bardzo mi się podobają w ogóle takie białe, grube albo nawet cieniutkie golfy na dziewczynach, ale ja mam wrażenie, że do mnie taki golf nie do końca pasuje. Coś złamanego z beżem, czy z jakimś tam owsiankowym, kremowym, natomiast taki biały nie wiem dokładnie, więc dajcie mi znać, co myślicie. Sorry, ale bateria mi padła, musiałam wymienić. Skończyłam na tym, że nie wiem, czy jest mi dobrze w takim białym misiku, więc dajcie koniecznie znać. Na przykład świetnie jest, to mój przyjaciół, co ma gdzie, w takich białych rzeczach, białych koszulach, białych miśkach, białych golfach. Bardzo ją lubię w takich kolorach. W każdym razie ten biały mi się podoba.
ale muszę się zobaczyć w lustrze. Jak zresztą we wszystkim muszę się zobaczyć w lustrze, bo ja zawsze przeglądam się w podglądzie, jak mierzę te rzeczy przy Was i też nie do końca wiem, jak to no, się sprawdza, że tak powiem, przed lustrem i z różnymi stylizacjami. No bo jeżeli ktoś nosi określony typ butów, to nie wszystkie kolory mogą pasować, albo fasony, wiadomo, to zależy od stylu, jaki macie. Natomiast mój styl jest taki sportowo elegancki, bardziej luźny, na co dzień taki luźniejszy, więc mi na przykład coś takiego bardzo odpowiada. Dla mnie takie rzeczy są wygodne i praktyczne, bo mogę to zarzucić i nie wyglądam jak w sposób z gardła wyjęta, tylko zawsze jest jakiś taki akcent inny. Jedna rzecz to są leginsy, które sobie wzięłam, dlatego że ja ostatnio chodzę często w leginsach. Mam te leginsy z Normuaku, są po prostu rewelacyjne i cały czas w nich chodzę. Chciałam spróbować takich leginsów bardziej błyszczących. To jest naprawdę super tania sprawa. Nie wiem, ile kosztują. Zostawię Wam linka, ale 20 zł. Ja myślę, że do takich dłuższych swetrów, mam ten sweter na przykład z Marmuła, też Wam zostawię linki, taki beżowy i on dłuższy i on będzie fajnie wygląda. Mogą też świetnie się prezentować na dziewczynach, które mają moon buty, takie błyszczące. Taki monolook trochę i do tego grubszy sweter, więc zobaczymy. Tak jak mówię, w tym sklepie te leginsy są naprawdę tanie. Ja mam spodnie ze skóry, takiej oczywiście ekoskóry, z Zary i one są trochę dla mnie za duże. Więc pomyślałam, że może leginsy będą fajną alternatywą. Mam jedne takie błyszczące spodnie, ale one są dla mnie chyba zbyt odważne. Też kryguję, czy to może się nie założyć, nie wypadam i tak dalej, ale leginsy to mam wrażenie jest coś pomiędzy i może się złamie i założę. Następna rzecz to jest w sumie taka nietypowa sukienka, jak dla mnie, która mi się spodobała. Tego materiału bardzo długo nie mogłam przyjąć do wiadomości, bo ten materiał mi się zawsze kojarzył z moją studniówką. Zawsze te welury, welwety, to był obecny materiał na studniówkach, na jakichś weselach swego czasu. Ale ostatnio one są bardzo modne i ten kolor wina mi się niezwykle spodobał, dlatego że ta sukienka jest taka prosta, zwykła, ale przez to, że jest z tego materiału, ma charakter wieczorowy i zupełnie inaczej się na nią patrzy. Mam takie wrażenie, no to będzie idealna sukienka na święta. Ona też jest naprawdę całkiem spoko wykonana. Trzeba powiedzieć, no nie jest to najwyższych lotów velvet, nie jest źle, naprawdę, tutaj ma drapowania i suwak z tyłu, więc można założyć. Ten dekolt jest kopertowy, tu na siebie zachodzi, znowu zapakowany próżniowo, więc muszę się do tego dostać. Coś totalnie, totalnie sportowego. Ja to wzięłam na próbę, właśnie żeby zobaczyć jak to wygląda na żywo. To jest w ogóle taki misiek na suwak, taka bardziej bluza polarowa na suwak i ten kolor jest bardzo ciekawy, bo to jest taki, można powiedzieć, beżowy, wygląda z daleka jak taki bukle trochę beżowy. Dosłownie kawa z mlekiem, ten kolor, taki niejednolity. No i tutaj możemy właśnie zapiąć sobie tego miśka. Jest takim już bardziej, powiedziałabym, rasowym beżu. Założę go, żebyście mogli zobaczyć, ile ja tutaj mam tych wszystkich opakowań. No zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Opa. O, jaki fajny, jaki miły. Te rzeczy są tak przyjemne. No i to jest już totalnie sportowa rzecz. Zresztą ja założyłam, że to jest bardzo dużo w trendach takich koszul flanelowych, trochę oversize'owych, które właśnie dziewczyny noszą do jeansów, do t-shirtu, nawet takiego luźniejszego albo bardziej obcisłego. Więc to też można tak nosić, tak, oczywiście. Natomiast można spokojnie sobie to dopiąć i pojechać na Mazury, usiąść sobie z kawą. Bardzo to jest miłe, naprawdę wygodne, ma kieszenie, ten suwak oczywiście jest dobry, kołnierz, bardzo dobry jest, ten suwak się nic nie zacina i zdecydowanie jest to sportowa pozycja, tutaj nic eleganckiego nie ma, więc na pewno nie można tego założyć, znaczy ja przynajmniej bym tego nie założyła do sukienki żadnej, ale do jeansów czemu nie, sama nie wiem. Czy to jest do końca w moim stylu, czy to jest bardziej w stylu mojej siostry, mojej przyjaciółki, no ale nie wiem, dajcie znać, co myślicie o tym, czy Wam się to podoba, co Wam się najbardziej podoba. Ja muszę powiedzieć, że tak, jeżeli chodzi o kolory, to zdecydowanie te trzy miśki, czyli brudny róż, granatowy i ten beżowy. Wszystkim podoba mi się to, że one są bardzo wygodne, że mają guziki,
Więc tutaj od razu duży plus. No i że się nie będą pyliły. Ten brudny róż to jest kolor, który ja bardzo lubię i wydaje mi się, że jest w nim dobrze. On też świetnie pasuje do szarego i do beżowego, jakiegoś tam owsiankowego, a te beże się pojawiają sukcesywnie w coraz większej ilości w mojej szafie. No i granatowy, bo ja granatowy bardzo lubię. Wydaje mi się, że on też świetnie się prezentuje na blondynkach, ale nie tylko. Bo dziewczyny, które mają czarne włosy, też bardzo ładnie w takim granacie wyglądają. No tylko, że może się pylić, ale on jest fajnie wykonany, powiem Wam. Te guziki pasują idealnie, więc ja myślę, że akurat w tym granacie będę często chodzić. Biały to jest taki, muszę powiedzieć, chyba najbardziej dopieszczony misiek, bo ma podszewkę. Natomiast nie wiem, co z tym kolorem, jak myślicie, jak uważacie. Czarny to zawsze się przyda. Niebieski to bym powiedziała, że to jest taki bardziej kardigan z kapturem, ale ładny kolor, bardzo mi się ten kolor podoba. W sumie chciałam mieć taki sweter. Zobaczcie, fajnie to wygląda. No i do beżu również. To jest bardziej sportowe. Sukienka. Sukienki jestem ciekawa, ale już niestety dzisiaj nie zdążę jej przymierzyć, więc pokażę Wam w innym filmie. Tak z daleka tylko, możecie zobaczyć, że o, szpilek może się prezentować całkiem świątecznie, ale nie tylko na święta, bo trzeba wcale tej sukienki wystylizować na taką wyzywającą, co wcale nie musi być taka sukienka, to może być sukienka bardzo przyjemna. Jeżeli na przykład źle się czujecie z takimi dekoltami, to można też założyć sobie jakiś top. W Zarze jest bardzo dużo takich basików, zresztą na tej stronie tam też są różne basicowe, kolorowe topy, takie na ramionczka. I to będzie tyle na dziś, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło, dajcie koniecznie znać, które kożuszki podobały Wam się najbardziej, które miśki, czy lubicie chodzić w miśkach, w kurtkach puchowych, czy może w futerkach, oczywiście sztucznych, wiadomo, czy może płaszcze i co lubicie nosić tej zimy, jakie trendy przemawiają do Was, bo każdy ma inny gust i wiadomo, że z gustami się nie dyskutuje, trzeba tylko znaleźć coś, w czym czujemy się najlepiej. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, do jutra. Pa, pa!